Kontestacja. Witam wszystkich serdecznie, Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj mamy 7 września 2010 roku, a wy słuchacie oczywiście nic innego jak Kontestacji, jedynego radia wolnościowego i takiego, które traktuje o przedsiębiorczości. No i co? Dzisiaj naszym gościem będzie Ewelina Klarenbach. Ewelina, jesteś z nami? Jestem, witam cię Kamilu i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj na specjalną prośbę naszych słuchaczy, bo ostatnio dostałem, Ewelinko, kilka maili właśnie, żeby zaprosić kogoś z branży szkoleniowej, trenerowej, czyli ty byś się nadawała, nie? Tak, jak najbardziej. Okej, to w międzyczasie zapraszamy może wszystkich na stronę Eweliny, ewelinaklarenbach.pl. Nie pomyliłem nic, chyba nie ma żadnych myślników z tego co pamiętam, tak? Dobrze, Ewelina, no to co, powiedz nam w skrócie, czym się zajmujesz, czyli co trenujesz u innych, czy tak w skrócie. Ja zajmuję się szkoleniami z rozwoju osobistego, a konkretnie prawo przyciągania. Zajęłam się prawem przyciągania dlatego, że rozwojem osobistym zajmuję się właściwie od podstawówki. Aha. Tak, w podstawówce zamiast lektur czytałam już rzeczy takie właśnie jak Murphy, Potęg Poświadomości i tak mi zostało do dzisiaj. W podstawówce czytałaś Murphy'ego? Tak. To były moje lektury podstawówkowe. Wiesz co, Ewelina, no miałem cię za bardziej normalną, a teraz mi tak zaimponowałaś, muszę ci powiedzieć. No przepraszam, ale w wieku 12 lat oglądałam Agrobiznes zamiast bajki, więc... No ja też oglądałem Agrobiznes, bardzo to lubiałem. Nie tylko dlatego, że miałem dwa kanały w tej telewizji. No, ale no wiesz, książki Murphy'ego? Tak, dokładnie. Tak, zaczęłam od Potęgi Poświadomości. I kolejne. Dzisiaj już nawet nie wiem, ale sporo by się zbierało. No. I ponieważ, że tak, moja pasja i zajmuję się tym na co dzień, nie tylko czytam, ale też jakbym praktykuję na co dzień, stwierdziłam, że to jest dokładnie to, co powinnam robić. I tak po prostu zaczęłam robić szkolenia z prawa przyciągania. Okej, okay. A czym tak naprawdę jest prawo przyciągania, bo rozumiem, że tutaj duży wpływ miał także sukces filmu The Secret. Powiem tak, akurat w moim przypadku The Secret, no spodobał mi się, ale ja go nie oglądam, bo uważam, że jak na początek to jest trochę za bardzo ukrócone i ktoś, kto ogląda go, nie znając prawa przyciągania, może po prostu źle to zrozumieć, bo zauważyłam, że bardzo często ludzie oglądając Sekret myślą, że wystarczy leżeć i myśleć i wszystko się samo dzieje, tak? A to nie o to chodzi. Czyli ja postrzegam prawo przyciągania jako taki mentalny trening skutecznego działania, bo to tak naprawdę chodzi o połączenie myśli, emocji i działania, żeby coś osiągnąć, czyli takiej postawy na zasadzie chcę tego i będę to miał, no a nie tylko leżenia i myślenia, prawda? Wprawdzie od samego myślenia też bardzo dużo się realizuje, bo ja w swoim doświadczeniu bardzo często mam tak, że mówię tylko, że coś chcę i to po prostu przychodzi samo, ale jak powiem, obserwuję ludzi sukcesu różnego rodzaju i obserwuję, jak ta ścieżka wygląda, to zawsze trzeba coś zrobić. Zawsze trzeba chociażby wyciągnąć rękę po to, co przyszło, więc... Sekret oczywiście jest świetny, sekret oczywiście, ale to jest, myślę, film na później. Jak już się człowiek dowie, jakie są etapy prawa przyciągania, jak już będzie coś działał, to jest tak jakby streszczenie, prawda? Dobrze, Ewelina, czyli zszokowałaś mnie tym, że ty książki Murphy'ego czytałaś w tak młodym wieku, ale powiedz mi, jak wyglądało to, skąd zaczęłaś, jak zaczęłaś w ogóle prowadzić te szkolenia, jak to się od tego czasu przebiegało, no bo jeżeli mając 12 lat Murphy'ego, to ty, no nie wiem, marketing Kotlera, no to podejrzewam, że nie długo później przeczytałaś, czy jakiegoś Freuda, jak to wyglądało? Więc tak, powiem tak, no zaczęłam tego Murphy'ego, potem czytałam dużo książek, a jeżeli chodzi o zaczęcie ze szkoleniami, to było tak, że zaczęłam ja chodzić na szkolenia, prawda, i spodobało mi się, stwierdziłam, że szkolenia to jest coś świetnego, po prostu esencja całego tego rozwoju osobistego i człowiek wychodzi po prostu na skrzydłach i zaczyna coś się w życiu dziać, ale że nie wiedziałam właśnie, jak to zacząć, bo nowy temat, że tak powiem, i człowiek, który jakby stoi przed nowym wyzwaniem, no nie bardzo zawsze wie, jak to ugryźć, to jest tak na zasadzie,
odchodzenia jak do jeża. Chodzisz kółko, chodzisz kółko i nie wiesz, jak to ugryźć. No i ja pojechałam na szkolenie, Kamilu, twoje szkolenie w Warszawie, które nazywało się Szkolenie Skutecznego Działania. Tak jest. I co się okazało? Okazało się bardzo prosto. Jak powiedziałeś, ja powiedziałam, że chcę być trenerem rozwoju osobistego, a ty powiedziałeś, to po prostu to zrób. Czasami tak, palnę taką głupotę. Nie, słuchaj, tak się zaczęło i powiedziałeś do mnie jeszcze jedną ważną rzecz, że za tydzień, zapytałeś mnie, no to kiedy prowadzisz szkolenie? Za tydzień. No. Ja w ten przyjechałam z Warszawy, pojechałam po książkę z tego, co chciałam prowadzić szkolenie, to było jeszcze wtedy na NLP. I tak zaczęłam. Po prostu poczytałam książki, poszłam na kurs jeszcze z NLP, taki z firmy Janskron, który trwał tydzień, więc trochę się tam nauczyłam i zaczęłam prowadzić szkolenia. Po prostu zaczęłam prowadzić szkolenia. Po prostu to robić. No dobrze. Ale z drugiej strony wiem, bo znamy się już też ładnych kilka lat, że zanim zaczęłaś, tak powiem, karierę jako trener, no to pracowałaś na etacie. Oczywiście, to 3 razy nawet. 3 razy, co robiłaś? Tak, pierw pracowałam, słuchaj, w sklepie zabawkowym. Zabawki sprzedawałaś? Tak. No potem przyjemna robota. Mogłaś się nim bawić? Wiesz co, powiem tak, jak 12 godzin siedzisz wśród zabawek, to zaczynasz się po kilku godzinach tym bawić. No. Więc człowiek zamiast dorastać, to trochę, wiesz, dzieci nie je, więc nie wiem, czy to dobre. Nie wiem. Później pracowałam w sklepie sportowym Salomon, a później na stacji Shell i powiem tak, za każdym razem, kiedy pracowałam na etacie, miałam taki przełom, że tak powiem. Mhm. Nagle stawałam i mówię tak, taki, wiesz, błysk w oczach, mówię, Boże, mam 10 godzin układać spodnie? Nie. I po prostu ja jestem osobą taką, która, wiesz, no, rozwój osobisty, swoje życie, swój tryb, nie lubię, jak ktoś mówi, co mam robić. Ja swoje życie sama chcę układać, więc po prostu się na etat nie nadaje. No to jak każda kobieta chce rządzić mężczyznami, nie? No to wiesz. Tak. Nie, te ręczniki nie tu, tylko tam albo tam i to, tak wiesz, nie? Tak, ale lepsza była sytuacja na Shell, na którym pracowałam, dlatego że ja można powiedzieć, że z tego Shella jakby odeszłam, ale też kierownik cały czas nie przyszła. Dlatego, że ja co tydzień jeździłam do Warszawy na różne szkolenia, na twoje szkolenia, na MJM. I znów miałam ten błysk właśnie, że nie będę... siedzę sobie i mówię tak, mam siedzieć przy komputerze, naciskać codziennie te same guziki i po prostu kompletnie się nie rozwijać, to jest nie dla mnie. Więc... i akurat był MJM, pierwszy w moim życiu i stwierdziłam, że muszę na to pojechać, że nie da rady inaczej. I powiedziałam kierownikowi, że jadę i koniec. I on na to, że mnie nie puści, a jeżeli pojadę, to mnie wyrzuci z pracy. Ja powiedziałam, no to trudno. I pojechałam. No i cię wyrzucił. No. Znaczy, no jakoś tam się rozeszliśmy kulturalnie. Jezus. No ale po prostu wiesz, no trzeba wiedzieć, czego się chce, tak? Ja pamiętam, że ty wtedy taka podekscytowana napisałaś mi o tym, a ja byłem na siebie taki strasznie, strasznie zły, no bo to tak, wiesz. Ja byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo jak on mi powiedział, że mam odejść, skoro ja co tydzień wyjeżdżam do Warszawy albo na MJM-y, ja poczułam, że to jest właśnie szansa, żeby wreszcie coś w życiu zmienić. Że to jest dla mnie sygnał, że to nie jest moje miejsce. Zresztą on powiedział sam, że Ewelina, ty jesteś stworzona do wyższych celów, idź stąd. Przewidział, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, czyli jesteś sobie nieprzeciętną nastolatką, która czyta książki dorosłych, tak? Rozwijasz się, jeździsz na szkolenia, podoba ci się to i wymyśliłaś, że będziesz tym trenerem. No to opowiadaj, jak wyglądało twoje pierwsze szkolenie. Moje pierwsze szkolenie wyglądało w ten sposób. Raczej może zacznę od miesiąca przed, dlatego że... No trzeba było wszystko od nowa przygotować, ja na początku wszystko robiłam sama, więc trzeba było przygotować całą treść szkolenia, taką merytoryczną, trzeba było właściwie wszystko, tak, sala, oferta, strona, no wszystko, co jakby składa się na całą toczkę, trzeba było zrobić. Trwało to miesiąc czasu. Czyli niedużo. Ale... Dużo? No właśnie niedużo. No niby nie, no bo jak się pracuje codziennie non-stop, no to... Ale powiem tak, no jak się pracuje non-stop, to no, w końcu jest dużo i na koniec miałam kryzys. Taki, że rzuciłam wszystko i powiedziałam, koniec, nie robię. I wtedy mnie kolega Irek Julkowski uratował, bo powiedział, Welinka, zostaw, to ja to dokończę, a ty idź spać. Ale tak, zrobiłam wszystko, oczywiście z pomocą mojego Andrzeja zrobiłam, tam też mi pomagał i...
No i dałam radę i po miesiącu, aha, no i wcześniej specjalnie, żeby, że wiesz jak to jest, no człowiek jak robi sam, to czasami przesuwa terminy, tak? Więc ja ustawiłam termin szkolenia po to, żeby mieć motywację, że muszę do tej daty zrobić szkolenie. I do tej daty miałam się zamknąć, więc miałam motywację, tylko że no tak jak mówię, no tyle pracy, wiesz, jak piszesz sam ofertę i czytasz ją 100 razy, to w ogóle potem człowiek nie ma jakby dystansu do tego, co sam napisał, więc jak czytasz 100 razy swoją ofertę, to masz wrażenie, że to jest kompletna bzdura po prostu, tak? No, wiesz, to zgadzam. No ja, znaczy, ja ci powiem tak. Ja mam ofertę konferencji Myśleć jak milionerzy, która się skończyła właśnie w ten weekend. Mam od 4 lat niezmienioną. No, ale moja też jest niezmieniona już od roku, dwóch. Przepraszam, od roku. Dobrze, Ewelinko, bo ja sobie przypomniałem o jednej rzeczy, którą musimy ogłosić. Słuchajcie, o godzinie 22 Hugo jest na antenie Radia Alfa bodajże, tak to radio się nazywało. I na kontestacji o 22 będziemy to jego wystąpienie na tym radiu transmitować. O, takie mamy ogłoszenie, więc my będziemy z Ewelinką do 22, a później będzie Hugo transmitowany z Radia Alfa. To takie miałem ogłoszenie. Wracamy do ciebie. Przepraszam, bo ja wiesz, jak mnie znasz, to wiesz, że o milionach rzeczy zapominam i akurat tak. Mi się tak przypomniało. Dobra, ale opowiedz o samym szkoleniu. No więc zemdlałaś na przykład, powiem nikt nie przyszedł, albo no nie wiem. Powiem tak, może zacznę od tego, że panuje takie przekonanie w społeczeństwie, że wszyscy mają tremę przed wystąpieniami publicznymi. No więc ponieważ tak wszyscy mówili, to myślałam, że ja też mam. Ale się okazało, że nie mam. więc jeżeli ktoś myśli, że ma, a nie sprawdził, to nikt nie mówi, że ma, bo się może okazać, że nie ma. Więc to taki zbędny test. Okazuje się potem, że wychodzę i wszystko jest okej. Więc to, no powiem szczerze, że powiem tak, to jest trochę może dziwne, ale jak na to, co ja robię, na te moje szkolenia, które ja robię, to no nie miałam, powiem szczerze, większych wpadek jakichś takich. Nic takiego się nie wydarzyło, żebym... I nawet dobrze mi idzie, więc takie trochę dziwne. Ale też dobre, tak? Mhm. Więc co, pierwsze szkolenie było dosyć duże, bo było w Warszawie i przyszło 20 osób ponad, więc tak fajna bardzo organizacja. Tak. Powiem tak, fajną salę znalazłam na ostatnią chwilę oczywiście, co w moim stylu. Ale nie było to solarium. Nie. A wiesz, dlaczego się pytam? Bo zaprosiłem Kasię Szafranowską do nas do kontestacji kilka tygodni temu i ona właśnie pierwsze szkolenie prowadziła w solarium, bo ta sala, którą myślała, że miała zarezerwowaną, no nie miała jej zarezerwowanej. A, nie, ale to ja miałam taki numer, że prowadziłam ostatecznie kiedyś szkolenie w domu, wiesz? O. Kilka razy, tak, bo się, wiesz co, wiesz, znaczy powiem dlaczego, dlatego, że ja mam taką strategię, że obniżam koszty maksymalnie, jeżeli się okazuje na przykład, że na szkolenie przyszło mniej osób niż miało przyjść, to patrzę, gdzie tu uciąć. Jak jest mało osób, a ja mam możliwość przeprowadzenia szkolenia w domu, mam na przykład dużą chatę i plazmę i tralala, wszystko co potrzebne, no nie ma sprawy, robimy w domu i od razu po prostu się opłaca, wiesz, to zrobić, nie? No i oczywiście o kilkadziesiąt złotych mniej dla każdego uczestnika. To tak, my teraz mieliśmy konferencję na terenie uczelni. No jak to we wrześniu uczelnie nie działają, no i bary też nie działały. No i jeden taki człowiek zapytał się, dlaczego nie mieliśmy gdzieś w centrum Warszawy, że tak powiem, szkolenia, no to ja musiałbym powiedzieć, no bardzo chętnie bym zrobił, ale ty byś musiał zapłacić dwa razy więcej. No to on mówi, no to ja już wolę to. Tak, bo kawy nie mógł kupić. No ja nie wiem, jakie takie dziwne to przyzwyczajenie z tą kawą, że trzeba się jej napić. No ładnie. Ale wiesz co, powiem ci, że przypomniało mi się teraz jeszcze, bo jeszcze wcześniejsze szkolenia robiłam, to powiem, że na początku zdarzyło się, że było troszkę trudno, dlatego że przyszło mało, to było w Krakowie, przyszło mało osób, chyba z 6 osób przyszło i było mi ciężko ich rozruszać, bo starsi panowie przyszli, takie młode dziewczyny i wszyscy byli tak, siedzieli cicho i miałam wyzwanie naprawdę, żeby oni chcieli mówić w ogóle, żeby chcieli pracować. I dosypałaś LSD do kawy, tak? Ale tak bywa. Ale powiedziałem, że dosypałaś LSD do kawy, czy jak ich rozruszałaś? Wiesz co, nie pamiętam. Po prostu zaczęłam im kazać mówić o sobie. O, i zaczęli gadać. To zagrawa na tortury.
Nie, dlatego, że ludzie lubią to robić. Lubią? Kogoś, sobie mówić. I dlatego to jest dobry chwyt. Jak ktoś nie wyjść, to... Bo wiesz, jak to jest. Jest grupa, nie chce pierwszy wyjść. Ewelinko, strasznie cicho cię słyszymy. Ja strasznie głośno cię słyszę. A ja ciebie strasznie cicho. Okej, już jest dobrze, już jest dobrze. Nie wiem, może się oddaliłaś od mikrofonu albo coś takiego. Nie wiem, może tańczysz akurat albo coś. Nie. Niestety nie. Dobra. No to co? Dochodzimy prawie do połowy audycji, słuchajcie. Kontestacja.com. Jeżeli macie jakieś pytania czy komentarze, to śmiało dzwońcie do nas na Skype'ie kontestacja.com bądź telefonicznie 222-195-321. A my dzisiaj rozmawiamy o rynku takim szkoleniowym, może takim też trochę motywacyjnym, nie? Z Eweliną tak. Klarenbach. O, w ten sposób. Ewelina, słuchaj, no ale wiemy już czym się zajmuje, że jak to się wszystko zaczęło, a powiedz mi, jak to jest być na swoim? Fajnie. Fajnie? Powiem ci, że wiesz co, znaczy wiesz, zależy co kto lubi, bo są ludzie, którzy nie lubią być na swoim, tak? Powiem tak, jak ja prowadzę szkolenie, przygotowuję to wszystko, co trzeba przygotować, żeby to się odbyło, to wchodzę w taki zwany tryb dziki. Mogę przez cały dzień nie jeść, obudzić się o 4:00, powiedzmy ostatnio miałam szkolenie w Krakowie, obudziłam się o 4:00 rano, jechałam z Warszawy do Krakowa tam pociągiem, szkolenie trwało 8 godzin, więc ja od 4:00 godziny do godziny, boże, nawet nie wiem której, byłam na nogach i powiem tak, mogę nie jeść, nie pić, nic, i cały dzień prowadzić szkolenie i jestem na takich wysokich obrotach. Więc dla mnie na przykład, zależy co dla kogo jest ważne, dla mnie to mi daje takiego powera prowadzenie szkoleń, wiesz. Ja jestem na takim, jakbym się naprawdę jakiegoś LSD najadła, po prostu. Tak to wygląda. Wiesz co, ale mówię raczej tak bardziej, no, bo to jest, no, to nie jest bezpieczne rozwiązanie być na swoim, tak? A no, pytam się ciebie też z tego powodu, no bo ja nigdy na etacie nie byłem i nie wiem, nie mam z czym porównać bycia na swoim. Więc się ciebie powiem, pytam, czy zadowolona jesteś, czy nie wiem, lepsze pieniądze, ale więcej roboty? Lepsze, oczywiście, że lepsze, ale widzisz, no bo to zależy, czego człowiek potrzebuje. Bo ja na przykład jestem osobą, która nie lubi, jak ktoś mówi mi, co mam robić, tak? Ja z tego po prostu nie zdzierżę. Druga rzecz, nie lubię robić rzeczy jak to na etacie cały czas tych samych, wiesz? Codziennie to samo, bo ja nie lubię rutyny. Ponadto lubię coś tworzyć, tak? A ja kocham rozwój osobisty i to jest tworzenie szkoleń, bo każde szkolenie jest inne. I robię to sama i robię to wtedy, kiedy ja chcę, tak jak ja chcę, czy tak jak ludzie chcą, tak dalej. To po prostu to jest o wiele większa nagroda niż siedzenie tam za jakieś tam, powiedzmy, pewne pieniądze, tak? Tym bardziej, że jak robisz, pracujesz na swoim, to zawsze są jeszcze pieniądze, może nie zawsze od razu. Znaczy właśnie dlatego w moim przypadku jest to dosyć ciekawe, bo ja jak pracuję systematycznie, to naprawdę są o wiele lepsze pieniądze niż na etacie, dlatego że na etacie zarabiałam tam, powiedzmy, kiedyś, parę lat temu na Shellu jakieś tam 1000 zł, tak? Na miesiąc, a prowadząc szkolenia potrafię zrobić 2000 w jeden dzień, więc to jest, no, ale chyba, no, wiesz, to się tak tylko mówi, że w jeden dzień, no ale to tak naprawdę nie jest jeden dzień, bo to jest, wiesz, tu napiszesz, no tak, oferty, tam promujesz, wiem. I tak, to tak się mówi, że w jeden dzień, tak. co nie do końca jest prawdą, tak? Tak, to jest jedna ważna rzecz, jeżeli pracujesz i robisz to, co lubisz, to możesz pracować, wiesz, dzień, noc i miesiąc i to lubisz, to nie jest dla ciebie praca w sensie nieprzyjemna, czy coś tam, o Jezu, muszę to zrobić, nie, ty to chcesz robić. Wstajesz i sam chcesz to robić. To jest całkiem co innego, nie? Ale wiesz co, a czy nie mówisz tak tylko dlatego, że tobie akurat się udało utrzymać na tym rynku? Wiesz co, mi nie jest wcale łatwo się na tym rynku utrzymać, to nie jest takie hop-siup. A to ja wiem, że nie jest hop-siup, ale ja się utrzymałem, ty się utrzymałaś, no ale... No wiesz, wczujmy się w takiego kogoś, kto chciał zaistnieć i się nie zaistniał, bo mu się nie udało, bo to trudne jest. Wiesz co, wczoraj we Wrocławiu przejeżdżałam koło takiej stacji benzynowej, która kilka lat temu była, potem splajtowała i znów facet ją otworzył. I tak to niestety wygląda. Trzeba tak długo działać, aż po prostu będzie się kręcić. I tak jest, zauważ sam, Kamil, jak przyprowadzasz miliony milionerów, że każdy ma taką samą sytuację. Działa, jest dziura, wpada i teraz tak. Sukces ściąga ten, kto z tej dziury wyjdzie, po prostu. Więc większość ludzi rezygnuje po prostu na tych pierwszych dziurach, tak? Mówią, o, nie da rady, nie udało się i wracają na rytmę, tak? A ci, co przejdą tą dziurę, po prostu sobie poradzą. Trzeba tak długo działać, aż się uda. Innego wyjścia nie ma.
Czyli Smurfu i Smurfy aż do skutku, tak? Tak, dokładnie tak. tak pamiętam, jak byłem mały i jeździliśmy całą rodziną na wieś, tytoń sadziliśmy i to straszna charuwa od rana do wieczora i Smurfu i Smurfy aż do skutku, tak? Takie jedno z takich powiedzeń motywacyjnych. Dobra, nie znałam tego. A wiesz, że Smurf to jest komunistyczna bajka? Nie, nie. Matka. A Muminki też? Jak wpiszesz na YouTubie Smurfy to komunistyczna bajka, to obejrzysz bardzo dobry sketch, może go puścimy na końcu audycji, ale to zobaczymy. Kontestacja, słuchacie teraz właśnie takiego radia, a my z Eweliną Klarenbach rozmawiamy o rynku szkoleniowym. Więc jeżeli mielibyście jakieś pytanie, komentarz, no to śmiało otwierać te swoje Skype'y, otwierać komórki i do nas dzwonić. Ewelina, słuchaj, czy... Kolejne pytanie, czy nie uważasz, że taka branża szkoleniowa generuje dużo ludzi, znaczy inaczej, wielu ludziom się wydaje, że wystarczy napisać książkę na przykład o byle czym i potem robić z tego wykłady, i to już jest jakiś sposób na zaistnienie. Wiesz co, powiem tak, rynek się szybko zweryfikuje. Mówię to w kontekście na przykład reklam typu napisz książkę w tydzień i zarób 10 tysięcy, o, albo coś takiego. Mm-hmm. Tylko, że wiesz co, książka nie jest po to, żeby zarabiać. Książka jest po to, żeby, wiesz, jakiś prestiż zyskać. No dokładnie, piszesz książkę o czymś, tak? Na przykład, nie wiem, przeżyłeś raka, no to piszesz książkę o raku i potem leczysz o raku, tak? Aha, i potem prowadzę szkolenie o tym, jak z raka się wyleczyć, no, tak? No, taka jest przeważnie, że tak powiem, no tendencja. Tu rak oczywiście w cudzysłowie wielkim tu można wstawić, no byle co. Mhm. Powiem ci tak, jeżeli ktoś naprawdę to przeżył, jeżeli ktoś naprawdę człowiek może ludziom pomóc w ten sposób, to proszę bardzo, tak? Ja tak zawsze mówię, że pan rynek zweryfikuje. Jeżeli ktoś wychodzi na rynek szkoleniowy ze szkoleniem jakiejś tam kiepskiej jakości lub wydaje mu się, że zaistnieje robiąc cokolwiek, tak? Wyjdę z czymkolwiek, będę dobrze zarabiał, to prędzej czy później wyjdzie w praniu, że tak się nie da. Bo tak naprawdę przecież wprawdzie tak, rozwój osobisty ja kocham, ja się tym zajmuję, ale ja muszę dawać ludziom to, czego oni chcą, a nie to, czego ja chcę, tak? Ostatecznie. Bo jeżeli ja wyjdę z tematem, który mnie interesuje, a innych nie interesuje, to po prostu nikt nie przyjdzie, prawda? Lub jeżeli wyjdę z tematem, ludzie przyjdą i nie będzie im się podobało, bo to będzie właśnie niska jakość, to nikt mi nie poleci, a dużo ludzi właśnie z polecenia przychodzi, prawda? Z powrotem do nas przychodzi z polecenia, albo inni przychodzą z polecenia na nasze szkolenia z powrotem, więc wychodzenie z kiepską jakością kończy się zakończeniem takiej po prostu kariery, że tak powiem, moim zdaniem. Daleko się nie zajedzie. No, słuchaj, no, polecenia to jest jedna z najskuteczniejszych przecież sposobów na reklamę, czyli zadowolony klient. Widzę tutaj w ofercie twojej, że dajesz satysfakcję gwarantowaną, czyli jak się nie podoba, to zwrot kasiory. Korzystają z tego ludzie? Nie korzystają? Nie miałam okazji. Jedyne sytuacje, kiedy ja zwracałam pieniądze, to były takie, że ktoś nie mógł dojechać na szkolenie, nie mógł skorzystać ze szkolenia w ogóle, tak? Mhm. Teraz mam taką opcję, że jak ktoś jest ze szkolenia stacjonarnego, to może przejść na szkolenie internetowe, które jest o wiele, wiele większe, że tak powiem, niż to stacjonarne, no ale to tam dogadujemy się, nie? Aha. Ale nie zdarzyło, powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był niezadowolony i powiedział, że jest niezadowolony ewidentnie i chce zwrot pieniędzy. Nie zdarzyło mi się takie coś. No to tutaj wielki szacunek dla ciebie, bo ja powiem, że no mi się zdarzyło. Mi się akurat zdarzyło. Wiesz, no myślę, że im większa skala, tym większa szansa, że się zdarzy, tak? Oby się nie zdarzyło. Ale wiesz, Kamil, ty masz, nasza skala działania jest nieporównywalna, tak? No czy ja wiem? Wiesz, no ja wiem. No do nas, do Asbiro, no to chodzi około, nie wiem, 50-100 osób, przynajmniej aktualnie. Rekrutacja ciągle trwa, więc to też nie jest jakieś takie duża impreza. No ale mógłbym powiedzieć, że porównywalne biznesy tutaj prowadzimy. O, mamy telefon do nas. Halo, halo, Kamilu. Halo, Kamilu, jesteś z nami. Kamil się nie chce odzywać. Ewelina, przestraszyłaś Kamila. Nie chciałam.
No nic. O, jesteś. Jestem? Już, Kamil, z nami. Jesteś, jesteś. Nie podłączyłeś mikrofonu, przyznaj się. Tak, dokładnie. Ja mam pytanie, bo mam takiego znajomego, który chce rozkręcić firmę szkoleniową właśnie i ostatnio mi pokazywał jakąś stronę internetową i szukał po prostu klientów na to szkolenie na Śląsku, tutaj. Aha. I teraz moje pytanie jest takie. Jak, bo po prostu mu to najwyraźniej chyba nie wyszło, z tego co się orientuję. Po prostu moje pytanie jest takie, jak teraz, powiedzmy ten mój znajomy, który próbuje coś tam rozkręcić w szkoleniach z jeszcze jedną osobą, która też się tym interesuje, nawet ma książkę na swoim koncie, może rozpocząć to robić, jak ty byś teraz to rozpoczęła robić? Ale chodzi ci konkretnie o zdobycie klientów? No tak, bo to były jakieś szkolenia o umyśle, wiadomo, tam sekret przyciągania czy coś takiego. Ja nawet się nie orientuję. Po prostu mój dobry znajomy i teraz tak mi przyszło na myśl, może ty masz jakieś, nie wiem, pomysły. Powiem ci tak. Jeżeli chodzi o promocję i zdobywanie klientów, to w e-biznesie to jest cała otoczka marketingowa. Budowanie listy mailingowej, nagrywanie wideo na YouTube'a, prowadzenie bloga i to wszystko razem łączy się w całość i z tego właśnie tworzy się taki twój rynek osobisty, mały rynek, tak? Mhm. Tym ludziom dajesz cały czas wartość, dajesz im wiedzę za darmo, żeby widzieli, że robisz coś wartościowego i oni, widząc, że robisz coś wartościowego, czytają to wszystko, co ty przygotowujesz i sami do ciebie przychodzą. I potem jak budujesz taką listę mailingową, na której masz ileś tysięcy osób, po prostu wysyłasz do takich ludzi, poza tym, że wartość, wysyłasz też informacje o szkoleniu, na przykład. I stąd się biorą ludzie. Mhm. Okej, a jeszcze mam pytanie na temat listy mailingowej, bo też słyszałem, czy to jest mit, czy to nie jest mit. Usłyszałem gdzieś od jednego znajomego, bodajże z Synergii, takiej firmy szkoleniowej, że jeżeli powiedzmy od 10 tysięcy osób na twojej liście mailingowej możesz porzucić pracę, tak? Czy to jest prawda? Jak w ogóle się monetyzuje taką listę mailingową, bo sam myślę o budowaniu jednej takiej. Ja się jeszcze wtrącę, przepraszam cię, Wylinko. To 10 tysięcy to jest chyba cytat z jakiejś książki, bo też ktoś mi kiedyś o czymś takim mówił, tak. Że 10 tysięcy, to tak nie wiem, co to za magiczne. Ja nie wiem, mi to... No? Ewelinko, u Majewskiego króluje 10 tysięcy subskrybentów i możesz rzucić pracę. Gdzieś tam słyszałam. No. Powiem tak. To nie można odpowiedzieć na to pytanie tak lub nie. Dlatego, że zależy od tego, co robisz, jak to robisz i jak ludzie reagują na ciebie przede wszystkim, tak? I trzeba po prostu zobaczyć, czy lista, którą masz, kupuje to, co ty im dajesz, tak? Kupuje to, co sprzedajesz. Trzeba cały czas to sprawdzać, cały czas im wysyłać wiedzę, cały czas sprzedawać im coś im posuwać. I wtedy zobaczysz, czy twoja lista jest listą aktywną, która faktycznie kupuje, czy tylko taką statyczną, która tylko czyta i sobie idzie, tak? Bo możesz mieć, druga rzecz, zależy jak tą listę budowałeś też. Bo jeżeli budujesz listę z byle jakich źródeł, no to wiesz, to muszą być ludzie zainteresowani tematem, tak? Powiedzmy, że ktoś ma temat, nie wiem, tresura psów, więc musi szukać ludzi, którzy mają psy, którzy chcą tresować psy, tak? A nie wszystkich ludzi, którzy mają psy, koty i chomiki, nie? No nie? Więc trzeba przede wszystkim znaleźć target swój, dawać im wiedzę i patrzeć, jak oni reagują na ciebie. Wtedy dopiero widzisz, jaka skala co ci daje, jaka ilość ludzi. Bo możesz mieć mniej osób, ale jeżeli masz dobry target, jeżeli masz ludzi, którzy interesują się tematem, to nawet 5 tysięcy osób możesz wyciągnąć jakieś fajne pieniądze. Aha, a powiedz mi, a jak się monetyzuje takie listy? Czy bardziej szkolenia, czy mówisz książki bardziej do promocji, czyli na książkach nie zarobię? Czyli no, o to chodzi w tym wszystkim. Bo książki ja nie wiem, nie są... o co chodzi. Już mówię. No. Książki nie są do zarabiania, książki są po to, żeby, wiesz, prestiż mieć, tak? Bo jak widzisz, że ktoś napisał książkę, no to od razu masz takie poczucie, że on coś wie, coś więcej, tak? No książkę nie każdy napisze. Druga rzecz... Czekaj, bo zapomniałam pytania. Znaczy jak się monetyzuje, nie? Taką listę, jak ty monetyzujesz, może w ten sposób. Co jest najskuteczniejsze? Co robić? No tak, o to chodzi. Po prostu. Powiem tak, trzeba cały czas się szkolić z takich technik marketingowych u innych osób, które to są takie strategie właśnie zarabiania na listach, które polegają na tym, że wysyłasz klientom 7 mailingów i w każdym mailingu coś za 7 zł na przykład, tak? A potem coraz to coś droższe. Wiesz, to jest, powiem tak,
To jest takie pytanie dosyć ogólne, dlatego że ta cała strategia marketingowa jest tak ogromna, że ja sama tego nie ogarniam, powiem w ten sposób. Mhm. Więc po prostu kolega, jeżeli chce się tym zajmować, to musi naprawdę uczyć się cały czas, bo jest kilku trenerów e-biznesu, którzy e-marketingu i to jest tak duży temat, że naprawdę encyklopedia. Różnych technik zarabiania na liście mailingowej i tak dalej. Jeżeli chodzi, powiem tak, szkolenia stacjonarne, na tym zarabia się najlepiej, dlatego że na szkoleniach stacjonarnych masz powiedzmy jednodniowe szkolenie lub dwudniowe, masz szkolenie w danej dacie, od razu zarabiasz żadne pieniądze, widzisz ile masz ludzi, widzisz ile zarabiasz, a ponad to ludzie, którzy przychodzą na żywo i ciebie poznają, ciebie pokażą, widzą co dajesz, wracają z powrotem. I kupują kolejne produkty od ciebie, więc jak na razie widzę, że najwięcej zysku jest ze szkoleń stacjonarnych. Aha, na tej zasadzie. A dobra, i ostatnie pytanie, a jak się powiedzmy takie zaufanie buduje na liście między osobą, bo na przykład była taka strona, jak to się nazywało? Oj, w każdym razie na przykład cytaty wysyłał. Co to była za strona? Taki no jest wiele ten, takich co pracował w Helionie, codziennie gdzie wyjechał cytat. Do Ameryki. To nie był Schabowski? Schabowski, no on miał taki mailing. I nawet ja tam czytałem i jakieś cytaty mi przychodziły. Jakiego typu, tego typu techniki, żeby jednak utrzymywać ten kontakt i zaufanie budować, jeszcze można wykorzystać? Powiem tak. Ja na przykład, powiem tak, ja mam w naturze coś takiego, że mam zawsze dobry kontakt z ludźmi w ten sposób, tak? Więc kontakt tak buduje w ten sposób, że dając ludziom wartość w newsletterze, który wysyłam w biuletynie, opowiadam na przykład o sobie, tak? Dużo ludzi mnie pisze, pyta różne rzeczy i ja od razu nawiązuję z nimi tak w naturalny sposób, nawiązuję z nimi jakąś tam relację, no bo taka po prostu jestem, tak? Myślę, że jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma takiej umiejętności nawiązywania relacji naturalnie, no to po prostu jak pisze o sobie, o swoich prywatnych sprawach, to w taki sposób. Na przykład Paweł Krzyworączka robi to świetnie. Sobie na jego stronę możesz wejść, bo on pisze o sobie, pisze o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, pokazuje swoje dzieci, no po prostu pisze o sprawach osobistych i pisze językiem prostym bardzo, takim jakbyś rozmawiał z kolegą, z przyjacielem. No i tak to się powinno chyba odbywać. To myślę jest najlepsze, wiesz? Też mi się tak wydaje, chociaż ja za dużo o sprawach osobistych nie piszę, wiesz? Nie wiem, jakoś tak... Wiem, ale powiem ci, że jak czytam Pawła Krzyworączki stronę, to muszę to czytać. No. Naprawdę, to jest takie fajne. A na przykład czytasz nawet jego ofertę szkoleniową, a na dole jest jego córka i mówi, że zaprasza na szkolenie. No, to tak jak chłopak z sąsiedztwa. Okej, okay, Kamil nam jakoś się rozłączył. Nie wiem czemu, może do nas jeszcze później zadzwoni. Przypominam, słuchacie kontestacje, dzisiaj audycja o przedsiębiorczości, rozmawiamy z Eweliną Klarenbach o rynku szkoleniowym, szkoleniowo-motywacyjnym, może bardziej w ten sposób. Dzwońcie do nas kontestacja.com bądź telefonicznie 222-195-321, czekamy na wasze telefony. Ewelina, słuchaj, znasz temat szkoleń i motywacji. Powiedz mi, czy nie dochodzisz do takich wniosków, jak ja przynajmniej ostatnio, że ludziom, że tak powiem, będącym w tej branży, czy korzystający czy z takich usług, tak naprawdę nie jest potrzebna jakaś wiedza, jakaś taka stricte wiedza, tak? Tylko bardziej taki może trochę psycholog, jakieś takie ukierunkowanie bardziej. Jest to po części na pewno. Ale powiem ci, że ja mam taką, widzę u siebie, że na ludzi działają pewne odpowiednie słowa. Znaczy ja uczę poprzez inne spojrzenie na tą samą sytuację i widzę właśnie, że często jest taka sytuacja, że ktoś, ja opowiadam, mówię coś, komuś tłumaczę i nagle ktoś mówi, już wiem o co chodzi, już rozumiem. I po prostu... Myślę, że faktycznie może być to psycholog, dlatego że no, często jest tak, że na szkolenia przychodzi ileś tam osób, a tylko dwie faktycznie uczestniczą później w tym, tak? Uczą się później, a reszta zapomniała, że była na szkoleniu. I być może dlatego to mógłby być psycholog faktycznie. I nawet czasami mam wrażenie, że jestem psychoanalitykiem, jak z kimś rozmawiam. Ale tak, to po części masz rację. Wiesz, no bo ja od dłuższego czasu właśnie myślę, jak powiedziałaś, że ja jestem psychoanalitykiem, no bo wiesz, no, maile... Tak się czuję. Znaczy wiesz, no ludzie mają jakieś różne problemy, tak? Ale tak. Jak mi ktoś pisze, że jak założyć firmę, no to wiesz... No to... Nie, no
Nie, no po prostu powiem tak, no. Są takie pytania, tak, są takie nieraz pytania, że no po prostu widać, jak że człowiek tak naprawdę buta, nie chce. O. Jak zasznurować buta? Bo takie informacje są na każdej stronie internetowej, możesz wpisać w Google i znaleźć, tak? No, no, dokładnie, dokładnie, ale to bardziej chodzi, wiesz, o takie problemy chyba, nie? Taka no tak, brak pewności tak, siebie, jakieś takie niedowartościowanie człowieka, że no, chcą nie tyle, żeby im doradzić, tylko zaakceptować to, poprzeć, tak. O. Poprzeć? Znaczy... To, co robią? Wiesz, jeżeli... Ja raczej myślę, że szukają zmiany, wiesz? Znaczy przynajmniej u mnie, jak przychodzą do mnie, szukają zmiany. Jak zmienić coś, co jest u nich, a chcą, żeby było inaczej, chcą, żeby było lepiej. Wiesz, to nie wiem, kto do ciebie przychodzi. Znaczy, to, co ja mówiłem, znaczy, powiem ci tak, czasami sobie myślisz coś, wymyśliłaś jakąś tezę i tak naprawdę nie wiesz, czy ona jest prawdziwa. Potem sobie szukasz gdzieś w internecie czy w książkach i patrzysz, no tak, ktoś też taką myśli tak jak ja, więc to nie jest głupie, co ja wymyśliłem, tak? Więc jeżeli ja sobie wymyślę, że założę sobie firmę i wszyscy mi mówią, przestań, no to tak człowiek no chce być zrozumiany, tak? I żeby ktoś mu powiedział, tak, słuchaj, spróbuj, stać się na to, you can do it, nie? I tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej w tym kontekście mówiłem. Nie, bo to prawda jest, że właśnie zauważy się, skupiają w jednym środowisku ci sami ludzie, tak? Na MJM przychodzą ludzie, którzy chcą otwierać biznes, chcą prowadzić biznes, chcą się tego nauczyć i chcą właśnie być zrozumiani. Na rozwój osobisty przychodzą ludzie, którzy chcą jakichś zmian w życiu, chcą coś poprawić i faktycznie tak jest, że chcą zrozumienia i pomagają sobie wzajemnie, jak jest tam, prawda, ileś tam, popatrz, jest ileś osób, mnóstwo ludzi na szkoleniu, na MJM na przykład, czy na moich szkoleniach i między sobą ludzie też się mieszają i pomagają sobie wzajemnie, prawda? Dokładnie. Wiesz co, nawet ci muszę powiedzieć, że na MJM jest 75% przedsiębiorców, bo mniej więcej tyle chce fakturę, tak. Więc to też mnie zdziwiło. Ale mamy tutaj słuchacza na linii. Cześć Tomku. Cześć Kamilu, cześć Ewelino. Cześć Tomek. Tak odnośnie zakładania firm, to miałeś statystyki, że w Polsce bodajże 2 miliony firm jest, także chyba się da założyć. Ale jakich firm? Znaczy w ogóle, nie wiem, jakaś tam statystyka po prostu gdzieś tam mi przemknęła na stronach. Znaczy wiesz... Tak. To trzeba by się spytać, czy to spółek, czy to działalności gospodarczych, ale rzeczywiście masz rację, w Polsce jest od cholery firm. Ponoć to jest drugie państwo na świecie, gdzie jest tyle firm na jednego na 1000 obywateli, czy na 1 000 000 obywateli, w przeliczeniu na mieszkańca. O. Tak. Ja mam pytanie do Eweliny, bo tutaj kiedyś też zapraszałeś chyba jakąś osobę, która prowadziła szkolenia. Ona opowiadała, jak zrobiła pierwsze szkolenie, to było to szkolenie dla bodajże 5 jej znajomych. Tak, w solarium. W solarium, właśnie. I chciałem właśnie się zapytać Eweliny, czy by mogła opowiedzieć trochę o tym pierwszym szkoleniu, o tym, jak sobie poradziła na początku z tym, żeby się przełamać się i zacząć. Trochę się spóźniłeś, już to było. Już się rozłączę i będę słuchał odpowiedzi, bo mam lekką chrypę, jestem chory, także to wszystko z mojej strony i do usłyszenia, cześć. Okej, okay, cześć Tomek. Okej. To Tomek się chyba trochę spóźnił, tak. Bo już mówiłaś trochę o tym, nie? Tak, ale wiesz co, powiem tak, ponieważ ja powiedziałam o pierwszym moim szkoleniu, które było tam w lutym chyba, a ja wcześniej jeszcze zrobiłam przerwę w szkoleniach. Lutym 4 lata temu, tak? Wiąże do tego, bo to było, co powiedziałeś. Ponieważ tyle ludzi zaczęło robić szkolenia, że ja zaczęłam kojarzyć to jako maszynka do zarabiania pieniędzy, że przychodzą amatorzy, wszyscy naraz na chóra prowadzili szkolenia. Tak, i ja mówię, i miliony zarabiają miliony, nie? Tak. No więc, bo jeszcze właśnie przed tą przerwą jeszcze prowadziłam szkolenia, tak? To były moje właśnie początki, takie raczkowanie. I no tak, tam było tak, że był Kraków 5 osób, był Wrocław, 2 osoby i na początku samym takim, no to było dosyć nieciekawie, ale tak jak mówię, no przetrwałam, że tak powiem, ponieważ lubię już to robić. 4 więc... lata, tak, więc dobrze jest. Mariusz, słuchamy cię. Hej, siemka wam. Cześć Mariusie, no. Więc pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać, to czy... O, słyszę swój pogłos. Ktoś ma z was niewyłączone głośniki. No to trudno, mów. Czy bierzesz kasę z Unii? Bo teraz jest taka moda na szkolenia, tam Unia reklamuje się, że idź na szkolenie, prawda? I tam... Nie, nigdy nie brałam kasy. Nigdy nie brałam kasy z Unii. Nigdy. A?
takim razie jest, drugie ja... I to jest, Mariuszu, ten moment, gdzie chwalimy za to. To pochwal, pochwal Ewelinę. Tak. Po prostu chodzi mi o to, że teraz założymy taką modę na szkolenia, prawda? Też to chyba widzicie. No, że ona tam daje kasy w szkolenia ładuje w tej chwili. Nieważne czego, prawda, uczysz, byleby, prawda, nie wiem, był ruch w tym akurat sektorze, tak widzę ostatnio. Tak. No więc drugie pytanie. O zakres szkoleń, jakie robisz? Ja robię szkolenia z prawa przyciągania. Głównie w tej chwili. I to będzie prawo przyciągania jakby zahaczające o różne tematy. W tej chwili sekret, prawo przyciągania tak na co dzień. Wiesz co, no powiedz, ja raczej, ja powiem tak, ja mam inną strategię. Dla mnie prawo przyciągania to są takie techniki na co dzień, tak? Jeżeli człowiek może iść ulicą i stosować, jechać samochodem i stosować. I takie, wiesz, techniki na co dzień, proste, łatwe i przyjemne, tak? A nie no, myślenie... No, ja sam stosuję, ale po obejrzeniu filmu. Więc... Mhm. Tak, rozumiem, rozumiem. A podobał ci się film, Mariusie? Sekret film? Tak. Ja myślę, że coś w tym może być. Nawet jeżeli to jest tylko takie motywacyjne, to jednak to cię buduje do działania. Powiem, że sam znam osoby, które z tego korzystały. I to też różnie, bo tam to było, że jako prawo przyciągania, jako że sekret, to pod kilkoma nazwami kilka razy wychodziło. W każdym razie znam osoby, które to faktycznie się im to potwierdziło. No mnie się to potwierdziło w kilku małych rzeczach i mogę mówić teraz, że tak, albo mogę mówić, że to był przypadek, prawda? Dokładnie. No ale wolę się przekonywać dalej. Tak. Dobra. To co, Mariusz, jakieś jeszcze pytanie, komentarz? Coś miałem, jakieś pytanie, tylko zaraz mi... tylko zapomniałeś, tak. Jak wyjść do ludzi, tak? Na dzień dobry, prawda? Mam produkt, w tym wypadku to jest szkolenie, jest to wiedza. Ja chcę wam coś dać, ale chcę wam dać nie tak, że, nie wiem, zapraszam was na kawę i porozmawiam o czymś tam, tylko chcę wam to dać, no sprzedać, prawda? Sprzedać wiedzę. No to tak jak mówiłam wcześniej, stawiasz bloga, piszesz wszystko to wartościowe rzeczy dla ludzi, które dotyczą tematu, o którym chcesz szkolić. Budujesz listę mailingową. A jak z reklamowaniem tego bloga? Na zasadzie, tworzę bloga, on jest sobie w sieci, ale muszę go jakoś, prawda, no, ja zachęcić ludzi, by tam... Słuchaj, ja się skupiam na pozycjonowaniu na przykład. Jak dużo piszesz i stosujesz zasady pozycjonowania, to dosyć szybko możesz wejść wysoko w Google'ach i ludzie będą cię znajdowali. Ja nie stosuję reklam płatnych, powiem od razu. Aha, a duża jest konkurencja na rynku blogerskim? Wiesz co, powiem tak, czyli powiem ci tak. W takich tematykach jest, rozszkoleń. Tak, jest ileś blogów, ja to właśnie sobie monitoruję co jakiś czas. Jest ileś tam blogów, kilka, może kilkanaście, o prawie przyciągania, ale wygląda to w ten sposób, że mało kto działa na dłużej. To jest tak, że przychodzą nowi ludzie, robią skok, jakieś tam szkolenie internetowe, jakieś tam szkolenie pojedyncze i koniec. Mało działają. No tak jakby... Tak, ja powiem tak, krótko działają, wchodzą i wychodzą. No, bo im się nie udaje, tak? No właśnie, może tak być, że się coś nie udało, myśleli, że będzie łatwiej, no, nie wiem, przyjemniej. Tak, prawo przyciągania im nie wyszło. Nie przyciągali pieniędzy. Powiem tak, no nie wiem jak to dokładnie, ale widzę, że nie działają, tak? Widzę, że leżą blogi nieużywane już od dawna, więc... No słomiany zapał, no to w każdej branży tak jest. Nie ma czegoś takiego jak konkurencja, no. Powiedzmy sobie szczerze. Jak się dobrze przyciąga, to nie ma czegoś takiego jak konkurencja. A to może dlatego ich tak bym optymować. Dobra, Mariusie. Się bać konkurencji. Dziękuję. Okej. Okay. Trzymaj się, hej. Dzwońcie do nas! kontestacja.com bądź telefonicznie 222-195-321, jeżeli chcecie zadać nam pytanie. No i co, Ewelinka, słuchaj, ja bym może podłapał trochę ten temat Unii Europejskiej, tutaj Mariusz nam tak. Zarzucił. Co powiesz, jak skomentujesz, nie wiem, byłaś może na jakimś szkoleniu unijnym albo obserwowałaś? Wiesz, to nie byłam na szkoleniach unijnych, w ogóle nie chodzę do urzędów, tak to powiem. I w ogóle mnie ten temat interesuje. No tak, kto organizuje szkolenie, to taki mobilny urząd w zasadzie, tak? No tak, tak, więc powiem a tak. A powiedz, rozkręcałaś firmę bez żadnych dotacji ani bez niczego? Bez niczego.
Ale to tak po prostu nie potrzebowałaś, to, bo, czy nie, powiedziałaś sobie, nie będę od tych chamów nic brała, czy... Nie. W ogóle powiem, przeszło mi przez myśl, przez chwilę, bo tam co niektórzy mówili, że jak dają, to trzeba brać, czy coś tam, nie? Ale powiem szczerze, że wiesz co, jakoś mi to nie leżało. No nie wiem, dlaczego nie leżało mi to. Jakoś tak mówię, iść po pieniądze do jakichś obcych ludzi. To mój pierwszy biznes, a nie ich, więc powinnam sobie sama go zrobić, tak? Wiesz, ja ostatnio mówię do każdego, kto bierze dotację na firmę, że on ma państwową firmę, nie? No bo bez różnicy, państwowy kapitał, tak? Okej, mamy następnego słuchacza. Halo, Mściwuj. A, witam. Ja mam takie pytanie do Beliny, bo było już o tym, co w przeszłości, co teraz. Ja bym chciał się właśnie dowiedzieć, jakie masz plany na przyszłość, szczególnie jak, nie wiem, jak zamierzasz rozwijać swoją działalność. No więc tak, mam już taką strategię ułożoną w głowie, która będzie polegała na tym, że będę robiła szkolenia stałe, duże, stacjonarne, 2 w miesiącu. Będę robiła szkolenia krótkie, 3-godzinne raz w tygodniu. I właśnie przerzucam się też częściowo na szkolenia internetowe w dużej części. Więc myślę, że raczej też tak będzie pół na pół, bo szkolenia stacjonarne są dobre i w ogóle kontakt z ludźmi jest dobry i tak jak mówiłam, ze szkoleń stacjonarnych więcej, chętniej ludzie przychodzą potem na inne produkty, bo już się znają, już widzielicie i niektórzy po prostu potrzebują porozmawiać i zobaczyć człowieka. No i będę rozwijała temat prawa przyciągania, dlatego że tak naprawdę prawo przyciągania to jest mały pikuś, że tak powiem. Otoczką w ogóle wokół prawa przyciągania jest dużo jeszcze innych bardzo ważnych praw i materiałów i wiedzy. Więc no, temat jest jak encyklopedia, tak? Więc teraz prawo przyciągania... Aha, i teraz na przykład zaczęłam od prawa przyciągania po prostu, a teraz już jestem w trakcie tworzenia szkolenia inżynieria prawa przyciągania. Czyli same konkrety i tylko konkrety. Bez żadnego leżenia i myślenia, tak? Taka bardziej dla mężczyzn. Powodzenia. A dziękuję bardzo. Okej, to trzymaj się, Mściwoju. Dziękujemy ci za... telefon, chyba że coś jeszcze masz do powiedzenia. No ja tylko chciałem szybko powiedzieć, że MJM był świetny i tyle. Okej. To bardzo miło mi to słyszeć. Niestety jeszcze nie zdążyłem ludziom na maile odpisać ani nic, chociaż moje wystąpienie było do dupy, nie? O Boże, na Kamil. Tak troszkę, ale widać, że zmęczony był. No to. Muszę przeprosić tutaj wszystkich, bo rzeczywiście no nie byłem w formie, język mi się plątał. Dobra, dziękujemy ci, Mściwoju, bo dzwoni do nas następny słuchacz. Halo, słuchaczu Tomku. O, słuchacz. A Tomek już był. Tomek już był, ale się nie rozłączył. Dobra, tak. Mamy następnego słuchacza. Dzisiaj jest... Halo, witamy cię, słuchaczu. Halo. Halo, no witamy cię, jesteś na antenie. No witam, chciałbym z Eweliną rozmawiać. No rozmawiasz z Eweliną. Witam, jestem. Hej Ewelino. Cześć. Słuchaj, powiedz, kiedy coś będzie w Hajnówce? Kiedy jakieś szkoły w Hajnówce zrobisz? No popatrz, w Hajnówce mówisz. Dokładnie. No jak będą tam ludzie chcieli, jak tam... A powiedz, gdzie to jest? Koło Białowieży, no. Tak, takie coś potrzebne jest w Hajnówce. Tak, tam trzeba zrobić szkolenie dla żubrów. Powiem tak. Miejscowości mniejszych robię tak, że jeżeli z miejscowości tych mniejszych jakaś grupa osób chce, no to przyjeżdżam po prostu. Już tak kilka razy było. Że dzwonią do mnie ludzie z jakichś miast mniejszych i chcą tam szkolenia, to mówię okej, zbierzmy grupę razem i robimy. No tak, żeby to się w miarę opłacało, nie? No bo to trzeba dojechać, gdzieś tam oczywiście. Się zebrać u kogoś w mieszkaniu najtaniej. No i tam. Trzeba coś zrobić, bo hajnówkę trzeba zrobić, koło żubrów, koło puszczy, trzeba coś zrobić, a u nas to tak, potrzebne jest. Nawet fajny teren. Nie ma żadnych szkoleń, nawet nic nie ma. Trzeba coś zrobić u nas. Przypomniała mi się taka anegdotka o optymistach i pesymistach, jak tam gdzieś tam wyjechali do Afryki, butów ludzie nie mieli. Jeden powiedział, że jeden pojechał pesymista, powiedział, że tam nie będzie biznesu, bo ludzie nie noszą butów, a optymista powiedział, że właśnie będzie biznes, bo tam nikt jeszcze nie ma butów. Dobra, to słuchajcie, to ja mam może taką propozycję. Nasz drogi słuchaczu, zorganizuj lekcje przedsiębiorczości w liceum, ja chętnie podjadę, Ewelinka pewnie też, a po południu zrobimy spotkanie z Ewelinką. No i trzeba coś pomyśleć na tym. No to zapraszam alp.kcbe.pl, tam są informacje, jeszcze stare, będę to w przyszłym tygodniu aktualizował na ten nowy rok, ale lekcje przedsiębiorczości są,
odbywają się w setkach ilości, więc jeżeli masz tylko ochotę coś zorganizować, to myślę, że Ewelinka bardzo chętnie ze mną podjedzie. Fajnie. Okej, to trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej. Pa, pa. Okej. No to dzwońcie, mamy jeszcze jakieś 5 minut audycji, bo dzisiaj będziemy musieli skończyć 5 minut wcześniej, żeby się przełączyć na nadawanie Huga, który będzie za 10 minut na żywo na antenie Radia Alfa, a my będziemy tą audycję też transmitować, więc nie odchodźcie od nas dzisiaj. Znowu dzwoni do nas Tomek. Halo Tomku! I znowu się Tomek rozłączył, nie wiem, Tomek się na nas obraził. Obraziłaś Tomka, Ewelina. No i chciałam, no. Dobra. Znowu Tomek dzwoni. Halo Tomku, jesteś? Się uda. No cześć, to udało mi się chyba teraz. No coś, jeszcze raz do nas dzwonisz, co potrzebujesz? Tak. Jeszcze mam jedno pytanie do Eweliny odnośnie miejsca, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie robisz szkolenie, jak to wyglądało na początku, jak wygląda wynajmowanie jakichś sal? Przede wszystkim duże miasta, tam gdzie jest dużo ludzi. Warszawa, Kraków. Ja robiłam cały czas Warszawa, Kraków, Wrocław. We Wrocławiu, powiem szczerze, było najmniej osób. Raz było dużo, raz było mało, dwa razy było mało. W Krakowie już było lepiej. No a najlepiej zacząć najlepiej od Warszawy. Warszawa to jest największe miasto, najwięcej osób tam się szkoli i największa szansa, że wszystko się powiedzie. I najłatwiej dojechać. Oczywiście. I powiem szczerze, że do Warszawy dojeżdżają ludzie nawet z zagranicy, więc to jest takie centralne miejsce, najlepsze na początek. A jeżeli chodzi o salę, no po prostu wchodzisz w Google, salę na szkolenia i jedziesz. Ale to lepiej gdzieś tam w centrum, czy lepiej gdzieś na obrzeżach miasta? Nie, lepiej. Najlepiej chyba w centrum albo wzdłuż linii metra, nie? Tak, dokładnie tak, żeby mieli ludzie dobry dojazd, nie? Bo dużo ludzi przyjeżdża też spoza właśnie miasta, żeby mieli. Chyba, że przedstawisz im dobrą nawigację, jeżeli chodzi o dojazd, tak? I to nie będzie, oczywiście lepiej, żeby to nie były same jakieś tam totalne za miastem, bo wtedy dużo ludzi się spóźnia, ale tak, żeby to było w miarę dobrym dojazdem. Okej, okay, dziękujemy ci, Tomku. Wiesz co, niekoniecznie trzeba... Oj, miałem słuchacza przed chwilą i mi uciekł. Niekoniecznie trzeba poza miastem, żeby się ludzie spóźnili. Ja pamiętam, nie wiem, pół roku temu spotkanie z Witkowiczem robiliśmy, Tadeuszem. I szkoła jest na Świeradowskiej 43, a przez pomyłkę w mailu napisałem Świeradowska 44. I ludzie będąc 200 metrów od uczelni, dzwonili do nas, gdzie to jest, bo nie widzieli wielkiego budynku uczelni, no bo rzeczywiście nie było go stamtąd widać, no bo drzewa zastawiały, tak? Więc to też taki... No tak. Ale ja też miałam taką sytuację. Pan krążył wokół budynku, wiesz, szkolenia, było szkolenie, było tablice, było wszystko oznaczone i pan krążył i nie dojechał. Okej, witamy cię, kreatorze. Witam, ja tu tak trochę off topic, poza tematem, bo tak słucham tej audycji i coraz bardziej mnie to zachęca do założenia jakiejś firmy, bo tak przychodzę do pracy, tam robię w zasadzie w kółko to samo, chociaż moja praca niby i tak należy do jednej z bardziej kreatywnych, no bo jednak projektuję, ale kurczę, jakoś tak jednak chyba się w końcu kiedyś przekonam, a jak na razie nie mam do tego odwagi. No. W każdym razie... Coś wiem o tej odwadze. O tym braku odwagi coś wiem. No, w każdym razie no, te audycje to są bardzo ciekawe. Ja zresztą dopiero niedawno słuchałem, Kamilu, o tym, jak ty dochodziłeś do swoich pieniędzy, ile różnych interesów takich, które zarzuciłeś później. Ja przeważnie mówię tylko o tym, co się udało, wiesz. No, ale mówiłeś też o tym, o czym się nie udało, bo na YouTubie taki jest filmik z pierwszego Contest Campu i w zasadzie dopiero jakoś w tym tygodniu go obejrzałem, no, czy tam w weekend. Także. Są różne, naprawdę najróżniejsze historie się zdarzają, więc Ja tu mam pytanie a propos tematu tych szkoleń, na przykład jeśli tam jest jakiś podpunkt, że trzeba się czuć szczęśliwym, żeby coś mieć, ale jak się tego nie ma, to się nie jest szczęśliwym, no to jak to wtedy? To jest taki paradoks. Nie, to nie jest paradoks. Chodzi o to, że jak chcesz czegoś nie masz, no to twojej chęci jest brak. Czyli odnosisz się do braku.
coś strasznie tak przycisza w momencie. Mów, jak... Ewelinka, mów, bo kreator strasznie głośno nadaje, a Ewelinka nadaje trochę cicho. Ja suwakiem próbuję tutaj między wami trochę radiować. Teraz dobrze? No mów, Ewelina. Teraz dobrze? Tak, jest okej. Z tą szczęściem jest faktycznie tak, że trzeba być szczęśliwym, żeby być szczęśliwym. Dlatego, że przyciąga się to, o czym się myśli, to, co się czuje, tak? Więc jeżeli chcesz być szczęśliwy, a nie jesteś, to źródłem twojej chęci jest brak szczęścia. Czyli odnosisz się do braku szczęścia, myślisz o braku szczęścia, o nieszczęściu myślisz, więc przyciągasz więcej nieszczęścia. I wtedy dlatego wtedy, jak jesteś nieszczęśliwy, w depresji, to zauważ, zawsze na filmach jest tak, że tak w ciemnym pokoju ktoś tam śpi, wiesz, w łóżku, bo chłopak ją rzucił czy coś, i ta druga osoba wchodzi i te story tak rozsuwa, że światło przychodzi, wiesz, i dopiero... Ja najwięcej w Totka wygrałem, czyli 112 zł właśnie jak miałem depresję, więc chyba u mnie wszystko do góry nogami. Dobrze. Żartuję. No, dziękuję. Dobra, trzymaj się, kreatorze. Dobra. Koniec dzisiaj. Dobra, mamy 4 minuty do końca audycji, więc co, musimy, Ewelinka, jakoś to podsumować. To co, mówisz, że branża taka szkoleniowa to by było dobre miejsce, żeby tacy tak, ludzie no, zaczynali w biznesie? Miejsce. Dobre miejsce, ale pod warunkiem, że lubi się to robić. Trzeba lubić robić szkolenia, trzeba lubić uczyć ludzi, trzeba lubić siebie uczyć po prostu. Bo to jest ciągła nauka. Uczysz się tego, czego uczysz, uczysz się technik sprzedaży, uczysz się całej tej otoczki, więc ciągła nauka. Trzeba to lubić po prostu, żeby to robić. A zaczynałabyś jeszcze raz w tej branży? Czy no, nie wiem, sadziłabyś, nie wiem, ogórki albo, no nie wiem. Sadziłabym Jeepy Grand Cherokee, jak już. A słuchaj, a co się dzieje z twoimi kolegami na przykład ze stacji benzynowej? Wiesz co, powiem tak, nie widzę się z nimi. Słyszałam tylko, że jeden długo, długo chciał odejść, ale się bał. Czego? I być może dalej tam siedzi. No boi się zmian, boi się odejść, bo sobie nie poradzi na przykład. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. I myślałam, żeby do niego podejść, może i go wytargać za uszy. To by na pewno pomogło. Dobrze, no to Ewelinka, będziemy kończyć. Dziękuję ci serdecznie za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zapraszamy wszystkich słuchaczy na twoją stronę ewelinaklarenbach.pl, tak? Dziękuję bardzo. Okej, okay. No to trzymaj się, wszystkiego dobrego. A ja już oddaję antenę, bo za 3 minuty powinna się zgodnie z planem rozpocząć audycja z Radia Alfa, gdzie będzie jeden z naszych tutaj prowadzących na żywo prowadził, nie, będzie chyba gościem audycji, więc wypuszczam Alberta, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Albert, wychodzimy!